Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat Lilii Wenedy kolejny raz. Mamy Juliusza Słowackiego, który w pewnym sensie stara się chyba opowiedzieć nam o historii, o historii Polski i wygłasza swoje poglądy zakamuflowane pod postacią tej właśnie opowieści, którą przeniósł w czasy przedhistoryczne, w czasy, o których Praktycznie nie zachowały się żadne dokumenty w czasy legendarne. No dobrze, najłatwiej będzie powiedzieć nam, że Juliusz Słowacki posłużył się tak zwanym kostiumem historycznym. Kostiumem historycznym posługują się autorzy, którzy chcą e, powiedzieć coś czytelnikowi, a nie chcą tego mówić za bardzo wprost. Czyli Adam Mickiewicz. Taki przykład. Adam Mickiewicz przeniósł nam Konrada Wallenroda, swoją powieść poetycką, w czasy średniowiecza. I, tak, I chociaż opowiadał o zmaganiach pewnego Litwina, który chciał pokonać zakon krzyżacki, to tak naprawdę opowiadał o metodach walki pomiędzy ucie, uciskanymi przez zaborców Polakami, a zaborcami, których można było według Mickiewicza. W konadzie pokonać tylko i wyłącznie przy pomocy sprytu, e, przy pomocy przebiegłości, przy pomocy wyrachowania, przy pomocy fałszu. Więc kostium historyczny bardzo często jest używany po to, żeby zakamuflować pewne bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne do nazwania wprost idee wartości. Kostium historyczny również służy do tego, żeby opowiedzieć o pewnych. Nieusuwalnych, uniwersalnych, ponadczasowych mechanizmach, które najczęściej dotykają wielkich procesów historycznych. Czyli mamy jakiś problem, który autor dostrzega w swoich czasach, ale żeby nie być tak cholernie dosłownym, to przenosi ten problem, odpowiednio oczywiście układając kostium historyczny, w przeszłość, po to, żeby podkreślić, że w każdej epoce, w każdym wieku, w każdym czasie. Podobne problemy istniały i należy się nad nimi pochylić, żeby je rozwiązać. Tak mamy na przykład w Odprawie posłów greckich. Oczywiście wiemy, że Odprawa posłów greckich bazuje na Iliadzie, a Iliada jest przecież dziełem literackim, więc tutaj niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o historię, ale również o nawiązanie do tego Homerowego arcydzieła. No ale zasada pozostaje. Podobna, tak? Kochanowski wypowiadał się na temat pewnych patologii, które dostrzegał w Rzeczpospolitej, w której przyszło mu żyć, a przeniósł namysł nad tymi patologiami wstecz, żeby pokazać, że one są odwiecznym problemem państwa jako pewnego rodzaju instytucji organizmu. A co zrobił Juliusz Słowacki w lili Wenedzie? Juliusz Słowacki w Lili-Wenedzie zastanawia się oczywiście nad kondycją Polaków, zastanawia się nad tym, dlaczego spotykają nas takie, a nie inne sytuacje w naszej trudnej historii i być może stara się udzielić pewnych nie wiem porad, być może stara się coś zdiagnozować, jakąś receptę wypisać i, dał, i dać ją Polakom do zrealizowania. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na samym początku Na samym początku Lili Wenedy pojawiają się dwie bohaterki, mamy Lila Wenedę i mamy Rose Wenedę. Lila Weneda to jest ta, powiedzmy, że dobra siostra, taka ofiarna, uczynna, gorąca patriotka, bardzo mocno kochająca swojego ojca, czyli króla Wenedów. No i mamy Rozę Wenedę, która jest postacią bardzo mroczną. Jest taką wróżką, czarodziejką, wiedźmą. Po części gdzieś tam nawiązuje być może do tych wiedźm szekspirowskich, ale nie chcę tego rozwijać, bo to będzie chyba tematem naszego kolejnego spotkania z Lilą Wenedą. No i, i Roza Weneda w pewnym momencie mówi tak... Eee... Na nic nie przyda się tu czar szatana, przekleństwo, przekleństwo, przekleństwo. Ojczyzna nasza kona i na wieki widzę umarłą. I ty umarła, ja ci zamknę powieki, mówi to do swojej siostry. Jeżeli na samym początku Lili Wenedy, na samym początku dramatu, osoba, która jest obdarzona zdolnością widzenia przyszłości, mówi, że ojczyzna kraj, naród jest już skazany na porażkę, no to mamy do czynienia z pewną bardzo pesymistyczną, fatalistyczną koncepcją. Fatalizm polega na tym, że my wierzymy albo zakładamy, że wszystko jest już przesądzone. W bardzo podobny sposób taki fatalizm jest wyrażony w Kordianie. W samym początku Kordiana w tak zwanym przygotowaniu mamy scenę, scenę, Takiego dosyć diabolicznego spotkania, na chyba taki sabat czarownic, coś w tym rodzaju. I w czasie tego sabatu czarownic są wyciągani z kotła albo z kotłów, teraz już nie pamiętam, już można sobie sprawdzić, są wyciągani kolejni przywódcy powstania listopadowego. Ale wyciąga. Tych kolejnych przywódców zła siła, diabeł. Czyli, krótko mówiąc, to diabeł zaprojektował nam taki, a nie inny wiek XIX, wiek, w którym fatalni przywódcy, beznadziejni dowódcy, yy, pff, niedowidzący wizjonerzy będą decydowali o losach naszego kraju. I Słowacki, oczywiście, wypowiadał się w bardzo krytyczny sposób w tym, w tym momencie na temat yy, Listopadowego powstania. Tutaj Roza Weneda też takim fatalizmem nas, nas, nas poraża, i jeżeli na samym początku dramatu czujemy, że jakieś fatum wisi nad e, narodem Wenedów, no to my przez ten naród Wenedów e, jesteśmy chyba w stanie odczytać Polaków. No i słowacki. Chyba to chyba, chyba u Słowackiego tak to wygląda. On nie jest takim optymistą jak Mickiewicz. Mickiewicz. Mickiewicz ze swoim mesjanizmem wyskakuje i mówi, że wszystko, co spotyka Polaków, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze zaplanowane, przemyślane przez Boga i wystarczy, że Polacy pogodzą się na cierpienie i będą. Biernie znosić wszystko to, co zostało im zgotowane przez siłę wyższą, a wtedy na pewno uda im się wygrzebać i odzyskać niepodległość. Natomiast Słowacki jest raczej orędownikiem takiej większej aktywności i raczej wyobraża sobie, że Wystarczy mieć dobrych przywódców, światłych obywateli, którzy odrzucą różnego rodzaju krępujące dziedzictwo polski szlacheckiej. Przypominam, że Lila Veneda jest, ładnie koresponduje nam z grobem Agamemnona. Można sobie sprawdzić, w jaki sposób grób Agamemnona prezentuje program naprawy Rzeczpospolitej. A więc Słowacki mówi nam takie rzeczy, żeby, żeby uratować. Polaków, żeby uratować Polskę, trzeba przestać być tym starym modelem. Starym modelem Polaka, tym modelem skażonym wadami sarmackimi, szlacheckimi. A więc początek tych naszych rozważań e, Lili, dotyczących Lili Wenedy to jest e, no, jakaś taka kwestia fatalizmu. I ten fatalizm wisi nad Polakami i w żaden sposób nie można go przełamać. E, dlaczego nie można go przełamać? No, ponieważ żadna e, ofiara, którą ponoszą bohaterowie Lili Wenedy, nie jest w stanie odwrócić losów historii. Słowacki upatrywał przyczyn tej klęski Wenedów w różnych źródłach. A więc po pierwsze, być może Wenedowie przegrali z powodu wewnętrznej słabości. Po drugie, brak zdecydowania i wiary we własne siły. Poza tym yy, mamy chyba taką zbyt, takie zbyt silne, zbyt, zbyt Potężne zaufanie, jakim wenedowie obdarzają tę niezwykłą czarodziejską, magiczną harfę, przy pomocy której król wenedów Derwit ma. Poderwać y, swoich ludzi do walki. Ta złota harfa, taki jak już mówiłem kiedyś odpowiednik złotego rogu, y, który został zgubiony w weselu Wyspiańskiego. Ta złota harfa to chyba za mało. To jest tylko gadżet, który może kogoś tam pchnąć do działania, a Słowacki zdaje się, że chciałby, aby Polacy Czyli krótko mówiąc Wenedowie, sami znaleźli w sobie siłę, znaleźli w sobie e, pokłady różnego rodzaju cech, które pozwolą im obronić niepodległość, wcześniej odzyskać ją i nigdy więcej jej nie stracić. Bardzo dojmujące w Lili Wenedzie jest to, że tytułowa bohaterka Lila Weneda nie jest w stanie nikogo ostatecznie ocalić. Nie ocaliła ojca, nie ocaliła ojczyzny, nie ocaliła harfy. Wszystko rozpadło się w proch i w pył. Na tym pobojowisku pozostaje tylko i wyłącznie Roza Weneda, która w jakimś sensie chyba rozumie te prawidła historii i wie, że wenedowie zostali. Chyba skazani przez te mechanizmy historii na całkowitą zagładę, na przegraną. Cóż tutaj, cóż tutaj można powiedzieć? To jest bardzo smutne, co na temat historii Polski, mówi Juliusz Słowacki. Jesteśmy być może narodem, który sam sobie zgotował. Sam sobie zgotował te liczne nieszczęścia, które na niego spadły. Nie ma możliwości, żeby taka jednostkowa ofiara, nawet najbardziej szlachetna i najbardziej wzruszająca, mogła przywrócić nasz naród do, jeżeli nawet nie do świętości, to w każdym razie do jakiejś tam mniejszej lub większej autonomii. Czy jest w tym jakaś. Czy, ma, czy, czy znajdujemy tutaj chociażby jakieś mal, maluteńkie światełko w tunelu? Być może warunkiem odrodzenia narodu wydaje się być zagłada, albo odejście w niepamięć, w przeszłość tego całego pokolenia, które przeżyło upokorzenie klęską. Więc być może słowacki mówi tak: musi wymrzeć pewne pokolenie tych, Którzy sobie nie poradzili. Tak samo jak w Starym Testamencie, Mojżesz dlatego prowadził swój lud przez 40 lat do Ziemi Obiecanej, żeby umarło pokolenie, które pamiętało czasy niewoli i być może czasami wzdychało do tego cieplutkiego Egiptu. Więc być może o to chodziło. Tak czy siak. Lila Veneda jest bardzo e, dojmującym głosem na temat polskiej historii. Juliusz Słowacki jest bezlitosny i nie ma zbyt wielkich sentymentów, nie czuje zbyt wielkich sentymentów, gdy myśli o naszej ojczyźnie i gdy myśli o polskich wadach narodowych. Należy to wykorzenić, należy to wyrwać, wyplenić jak chwast. Tak, i przypominam, że w grobie Agamemnona znajduje się recepta na to, jak być. Jak Odzyskać Polskę, która będzie mogła oprzeć się różnego rodzaju najeźdźcom. Trzeba odrzucić wady szlacheckie i trzeba znaleźć w sobie siłę, ponieważ Polska jest, Polska jest istotą, albo Polska jest narodem tak, o, Polacy są narodem, który, który ma duszę anielską uwięzioną w czerepie rubasznym czyli pod tym sadłem sarmackim, pod tym tłuszczem polskich wad narodowych znajduje się piękna, wspaniała, godna, e, wszelkich, godna wszelkich praw istnienia istota, którą można dumnie nazwać Polską. No nic, to tyle. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.